Siema, tu Jordan. Jeżeli poszukujesz najłatwiejszych elementów, figur, których możesz się w kalistenice nauczyć, to ten filmik jest zdecydowanie dla Ciebie. W kalistenice elementów jest masa, niemalże nieskończona ilość, bo ogranicza nas tylko wyobraźnia, więc postanowiłem wybrać kilka z nich, tych moim zdaniem najłatwiejszych, od których możesz rozpocząć swoją przygodę właśnie w nauce elementów kalistenicznych. Wybrałem dwa elementy statyczne, dwa elementy dynamiczne siłowe oraz dwa elementy dynamiczne akrobatyczne, które razem ze mną możesz opanować. Jeżeli natomiast elementy Ci się spodobają, to koniecznie daj znać w komentarzu i zostaw łapkę w górę. A teraz bierzemy się do roboty. Pierwszy element dynamiczny, siłowy, to wymyk. Jest to jeden z najłatwiejszych sposobów wejścia na drążek. Zaczynamy od zwisu. Jak widzisz, wchodzimy na górę drążka, przechodząc do podporu przodem, do pozycji, do dipu. Potrzebujesz umieć się podciągać, potrzebujesz silnych mięśni brzucha, dzięki czemu współpracujące mięśnie odpowiadające za podciągnięcia oraz mięśnie brzucha pozwolą Ci obrócić się wokół drążka, no i tak naprawdę wejść na samą górę. Wymyk możemy zrobić na kilka różnych sposobów. Na początku wersją łatwiejszą jest wymyk, gdzie wykorzystujemy, gdzie mamy nogi zgięte w kolanach. Następna wersja, trudniejsza, to wymyk z nogami prostymi w kolanach. Z doświadczenia wiem, że to, co często sprawia największy problem, to synchronizowanie, skoordynowanie jednocześnie ruchu podciągnięcia, jak i uniesienia kolan albo prostych nóg. Jeżeli natomiast to opanujesz, to wymyk z pewnością będzie dla Ciebie do osiągnięcia. Pierwszy rodzaj wejścia na drążek, wymyk, podstawa, od której możesz zaczynać zarówno budowanie siły do coraz to trudniejszych elementów, jak i ułożenie jakiejś fajnej, ciekawej kombinacji na drążek. Celowo w wymyku Twoim zadaniem jest jednocześnie się podciągnąć oraz unieść nogi, tak jak wcześniej mówiłem. Natomiast dam Ci takiego tipa, że jeżeli jeszcze nie potrafisz tego zrobić, to zaczynaj w kolejności najpierw podciągnięcie, a potem dodajemy nogi. Zdecydowanie taka kolejność ułatwi Ci zrobienie wymyku. Odwrotna natomiast, kiedy najpierw unosisz nogi, a dopiero potem się podciągasz, na samym początku to czyste ćwiczenie może być znacznie trudniejsze, bo tak naprawdę musisz mieć znacznie więcej siły, żeby dłużej te nogi dźwigać i utrzymywać w powietrzu. Także jeżeli już to nie będzie równe, to najpierw podciągnięcie, a potem dorzucamy nogi. Tak z pewnością łatwiej Ci będzie zrobić Twój pierwszy wymyk. Drugie ćwiczenie, również z tej samej dziedziny, i to również jest wymyk. Tym razem jest to wymyk tyłem, tak zwane wejście kapitańskie. Również zadaniem tego ćwiczenia jest wejście na drążek, natomiast od drugiej strony, bo wchodzimy od strony naszych pleców, tyłem. Zadanie polega na tym, że łapiemy się oburącz drążka, podnosimy biodra do góry razem z kolanami dociągniętymi do klatki piersiowej, ustawiamy się w takiej kuleczce i teraz zadanie Twoje polega na tym, żeby jednocześnie zrobić trzy rzeczy. Pierwsze, wyrzucasz nogi do rozkroku. Drugie, wyginasz się maksymalnie w odcinku lędźwiowym. I trzecie, podciągasz się tyłem, dociągając drążek do odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Najtrudniejszy element polega tutaj na tym, żeby przerzucić pośladki, bo to często one nie pozwolą Ci wejść do góry. Kiedy natomiast te pośladki zostaną przerzucone, kiedy odpowiednio szybko się wygniesz i te trzy ruchy fajnie zrobisz równo, nie powinno być najmniejszego problemu na wykonanie tego ćwiczenia. Jaki jest tip? Właśnie tip jest taki, że wisisz w kuleczce i robisz trzy rzeczy naraz. Wyrzucasz nogi do rozkroku, wyginasz się w lędźwiach, dociągając drążek do odcinka lędźwiowego i jednocześnie podciągasz się tyłem. Powoli, powoli przechyla Cię, przerzuca Cię do przodu, aż sobie na tym drążku usiądziesz i tym oto sposobem robisz drugi rodzaj wymyku, wymyk tyłem, czyli wejście kapitańskie, które jest mega fajnym sposobem na to, żeby po prostu sobie na ten drążek wejść i chociażby mieć możliwość rozpoczęcia jakichś kolejnych ćwiczeń. Dobra, przechodzimy teraz do elementów dynamiki akrobatycznej, czyli obroty, piruety i tak dalej. Omówimy sobie dwa rodzaje kołowrotków. Najpierw kołowrotek w przód. Zadanie polega na
przejściu do potworu przodem na drążku i maksymalnym bujnięciu się w przód oraz złapaniu się za kolana, tak? Czyli bujamy się, zwijamy się w kulkę i wykonujemy obroty na drążku. W moim przypadku najłatwiej mi jest to robić, wykonując obroty na przedramionach, chociaż istnieje też opcja wykonania tego samego ćwiczenia na dłoniach. Mi osobiście ona chyba nigdy nie podpasowała, mi łatwiej jest zrobić na przedramionach, więc dlatego też kołowrotek w przód na przedramionach sugeruję jako ten łatwiejszy. Chociaż dla Ciebie może okazać się zupełnie odwrotnie, daj znać w komentarzu, zobaczymy. Może u Ciebie będzie inaczej, tak jak mówię. Tip polega na tym, że musisz zaufać sobie maksymalnie i polecieć bezpośrednio na twarz. Im mocniej wychylisz się w przód, im mocniej będziemy lecieć na twarz, tym będzie większy pęd, no i tym samym łatwiej będzie Ci się wokół drążka obrócić. Drugi etap natomiast, to jest kiedy już jesteś w fazie tego obrotu, kopiemy się piętami o pośladki. Czyli z jednej strony pochylamy się i głowa leci do przodu, z drugiej strony kopiemy się piętami o pośladki i to nas bardzo fajnie na tym drążku obraca. Kwestia prób i błędów. Na samym początku zrób to powoli. Zawiśnij sobie po prostu do góry nogami. Upewnij się, że nic się tutaj nie może wydarzyć. Nie rób tego od razu szybko, tylko zrób bardzo powoli. Połóż się na drążku, zawiśnij, pobujaj. Ułóż odpowiednio przedramiona, a kiedy już to będzie ok, próbuj. Raz za razem użyj mocniejszego pędu, większego zamachu, a zobaczysz, że niewiele Ci brakuje. Kilka prób i kołowrotek będzie zrobiony. Kolejny element to kołowrotek tym razem w tył. Zadanie polega na tym, że zsiadł na drążku, łapiesz drążek oburącz, przyklejasz drążek do nóg i odchylając się w tył, obracasz się wokół drążka. Ćwiczenie troszkę, a w sumie nawet bardzo, na zaufanie do samego siebie, bo Twoim zadaniem jest naprawdę bardzo mocno odchylić się na plecy do tyłu, co chyba dla większości z nas jest takie dość stresujące, kiedy lecimy na plecy i nie wiemy, co się dzieje. Z drugiej jednak strony jest to ćwiczenie stosunkowo proste, ale jak każde wymagające wielu prób, żeby ogarnąć ten ruch. Tip, w jaki sposób do tego podejść? Siedzisz na drążku, zacznij od uniesienia pośladków do góry, oparcie się na samych rękach z nogami zgiętymi i teraz Twoje zadanie polega na tym, żeby drążek dotykał nie ud, nie dołów podkalonowych, a górnej części łydki. To jest mega istotne, bo najczęściej, kiedy drążek dotknie dołów podkolonowych, nasze ciało jest zbyt krótkie, żeby odpowiednio się obrócić. Kiedy natomiast oprzemy się na łydce, to wtedy nasze ciało jest wystarczająco długie, żeby nałapać tego pędu i żeby zrobić ładny, pełen obrót. Kluczowe jest to, żeby ten drążek do łydki był przyklejony cały czas, bo w momencie, kiedy drążek od łydki się odklei, no to my zaczniemy wirować, nie wiadomo gdzie i z tego drążka możemy odlecieć. Nie chcemy tego absolutnie, nie? Elementów statycznych. Pierwszy, frog stand. Wspaniała żabka, czyli ćwiczenie, które jest mega pod kątem budowania sił ramion, pod kątem budowania balansu, podstanie na rękach, no i przede wszystkim pod kątem zwiększenia świadomości swojego ciała. Przede wszystkim tego, żeby utrzymać je całe, tak naprawdę tylko na dłoniach. Mega ćwiczenie wyjściowe do wielu najróżniejszych elementów i samo w sobie mega wymagające, bo można je sobie utrudniać bez względu na to, na jakim poziomie zaawansowania się znajdujesz. We frog standzie utrzymujemy dłonie na szerokość barków. Pamiętaj, żeby palce rozstawić szeroko i opuszki palców zawsze aktywnie wbijać w podłogę, bo tylko to we wszystkich ćwiczeniach podporowych daje Ci możliwość złapania tego balansu, który jak załapiesz teraz ten nawyk trzymania tych palców, to chociażby stanie na rękach nie będzie dla Ciebie aż tak problematyczne, bo odpowiednie ułożenie palców u dłoni, właśnie takie jak robisz we frog standzie, jest podstawą, jeżeli chodzi o stanie na rękach. No i co? Uginamy ręce w łokciach, wkładamy łokcie pod uda, pod kolana, wychylamy się coraz bardziej do przodu, opierając nogi na łokciach. Twoim zadaniem jest to, żeby wychylać głowę na tyle do przodu, wychylamy się na barkach, więc całe ciało utrzymujemy głównie na barkach, żeby dłonie i głowa stworzyły trójkąt równoboczny. To da taką mega fajną przeciwwagę, dzięki której będziesz w stanie się utrzymać. Pamiętaj, żeby we frog standzie
swojego rodzaju tak jak przy pompkach stanie na rękach, żeby łokcie się nie cofały, a żeby to barki wysuwały się maksymalnie do przodu. No i mamy froga, którego jeżeli tylko będziesz silniejszy, możesz sobie utrudniać, chociażby przekładając raz jedną, raz drugą nogę do środka, zwiększając obciążenie barków i tym samym zwiększając frajdę z tego kolejnego ćwiczenia w Twoim arsenale treningowym. Kolejnym bardzo ciekawym elementem statycznym, idealnym dla osób początkujących, jest tak zwany clutch lever. Jest to ćwiczenie, do którego wykorzystujemy drążek pionowy, czyli rurkę, słupek. Jedna ręka idzie za plecy, opieramy na niej ciężar całego ciała, chwytamy rurkę. Druga ręka jest ręką asekuracyjną, którą tak naprawdę się podpieramy, żeby ciało zachować w linii poziomej. To, co musisz potrafić, żeby móc wykonać to ćwiczenie, to jest sylwetka na mięśnie proste brzucha, czyli hollow body hold. Kiedy hollow masz opanowane, kiedy Twój chwyt jest wystarczająco silny, żeby schwycić ten pionowy drążek, nie będzie dla Ciebie najmniejszym problemem, żeby oprzeć się na jednej ręce, ciało ułożyć w pozycji hollow, czyli podwinąć miednicę, żeby nie było żadnego wygięcia w plecach i utrzymasz się w mega ciekawej pozycji w poziomie, co wygląda naprawdę fantastycznie, a jest stosunkowo proste i nie zajmie Ci dużo czasu nauczenie się tego elementu. Co może Ci pomóc opanować to ćwiczenie? Tak jak już wspominałem, hollow body, czyli sylwetka na mięśnie proste brzucha i ogólnie silny brzuch, który utrzyma całe Twoje ciało w poziomie, to jest raz. Dwa, po prostu podciągnięcia i siła chwytu, silne bicki, silne przedramiona, wiszenie na drążku, wszystkie te ćwiczenia, drążkowe ćwiczenia, pull, zwiększą Twoją siłę i pomogą Ci się utrzymać na pionowej rurce. Nic więcej. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że te kilka ćwiczeń z różnych dziedzin, które dzisiaj dla Ciebie wybrałem, są ciekawe, są stosunkowo łatwe do wykonania i na pewno dużo czasu nie zajmie Ci ich opanowanie. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, to zadaj pytanie w komentarzu, a na pewno doradzimy Ci, co zrobić, żeby to ćwiczenie Ci się udało. No i przede wszystkim mam nadzieję, że na treningach będziesz się nimi dobrze bawić, no bo o to tutaj też przede wszystkim chodzi. Dzięki za dzisiaj i wielkie brawa.